My name is Barry Allen, and I'm about to do something impossible. I need your help. I'm asking you to save the world. Witajcie, z tej strony Wodelion i zapraszam was na kolejne omówienie Flasha, sezon 8 i Armageddon Crossover, odcinek drugi, kurczę, oj będzie się działo, zapraszam. No i początek odcinka rozpoczynamy w tą scenę, która no naprawdę jest niesamowita, na zwiastunach jak to wyglądała, kurczę, naprawdę no, no tak no strasznie, nie, że Flash pada. No to Desper go po prostu powali po tym wszystkim, co opowiedział pod koniec poprzedniego odcinka, gdzie mu Desperu wtedy dał 7 dni, żeby tutaj go przekonać, że jednak Flash nie zniszczy Ziemi, jak to no, powiedział, że Flash Desperu, czyli tutaj wróg tego crossoveru, powiedział, że w poprzednim odcinku, że Flash zniszczy Ziemię. I tutaj teraz Flash tutaj pod koniec tej sceny się spytał go, co właściwie go skłoni w przyszłości do tego, że zniszczy całą Ziemię. No a wtedy Desperno odpowiada, że Barry oszaleje. No, jego szaleństwo doprowadzi do tego, że właśnie tą Ziemię zniszczy, co naprawdę no, jest nie do uwierzenia. No bo Barry czy też Flash jest takim bohaterem, który wszystkich nadzieję tutaj napawa. Jak sam właściwie Arrow powiedział, że tutaj on inspiruje ludzi, a to, że teraz tutaj no oszaleje i będzie chciał zniszczyć Ziemię, no jest no, czymś, co ciężko uwierzyć. No pod koniec tej rozmowy Desperu powiedział, że no będzie Barry'ego obserwować, co jest też fajnym momentem, gdzie te oko tutaj jego wystaje i właściwie Trikinezą raczej chyba tu już mówi do Flasha, że będzie go obserwował. Supergirl crossover. Mamy tutaj crossover z Supergirl, raczej no nie z Supergirl, a jej siostrą. No ale moi drodzy, no jest bardzo blisko z internetu. No właściwie Alex Danvers pomaga tutaj dla... A właściwie chce pomóc dla teamu Flash. I tutaj dając informacje, które mogą pomóc w pokonaniu Despero. No ale tutaj niestety nic na Desperu tutaj nie miała, no takiego kosmity jeszcze no nikt nie spotkał, więc no nic tutaj Alex za bardzo, jeśli chodzi o informacje, no nie mogła pomóc. Więc no to może tak oznaczać, że Desperu jeszcze właśnie nie urodził się, bo on jest raczej z przyszłości, z tego co tutaj wiemy, że no on jest z czasu, gdzie Flash zniszczył Ziemię, co oznacza, że no jeszcze tutaj nie zdążył to rozrabiać, no i tutaj w tych zestawach nie figuruje. No i wtedy cały tutaj Team Flash się gromadzi. No i tutaj niektórzy tutaj no myślą tutaj oczywiście no jak w prawdziwym życiu, no o wszystkim. Tutaj no raczej sobie tym jest zgodny, że Barry tutaj nie stanie się tym. No nie, że nie zniszczy Ziemi. Kamila mówi, że Flash nie jest wrogiem, a właściwie Despero jest, więc to powinni się skupić na Despero, a nie na tym, że Barry'ego coś może odwalić. No ale chociaż Killer Frost, no mimo wszystko, jak bardzo tutaj Barry pomógł w 6. sezonie i 7, no to nadal no jest jakby przeciwko niemu, mówiąc, że no może jednak coś być na rzeczy. No, wtedy w koniec tej sceny wraca Barry, mówiąc, że no Despero zapowiedział, że od jutra, od następnego dnia będzie, no jego mózg będzie zaczął się no psuć. Więc no tutaj to jest taka rzecz, którą powiedział Abracadabra w pierwszych odcinkach, 5 bodajże, 7 sezonu, gdzie no Flash mówił, że będzie miał obsesję na punkcie swojej przyszłości, co tutaj oczywiście widzimy, że się spełniło, no co, no tutaj kolejna tutaj wróżba Abracadabry się spełniła, no niestety jeszcze Karonark nie dostaliśmy, no, ale no jeszcze zobaczymy, jak to się rzeczy potoczą. No i mamy też ten moment, który też był na zwiastunie, gdzie tej Barry się użalał nad sobą, no ale tutaj jest troszeczkę w serialu inaczej, bo tutaj przyszła Iris, no, która tutaj do niego no dosyć mocno go pocieszyła, co no ma tutaj zwyczaj tutaj spełnia rolę żony Flasha, no naprawdę jest w 100% tutaj zawodna, jeśli o to chodzi. Niezawodna. W następnej scenie kolejny problem dla Barrego, czyli jest podejrzany w sprawie o Sunshine ponownie, czyli no tej złoczyńcy, która tutaj była w 6. sezonie, a Barry nawet bez mocy ją pokonał, po prostu odciął jej dostęp do światła, no teraz jest no podejrzany w jej sprawie. Cecil nie może uwierzyć w to, że w Barry coś tutaj jest w to zamieszany, a tutaj w jej gabinecie pojawia się Despero, która ona go nie widzi, no ale go strasznie czuje, że tutaj ktoś jeszcze jest. No Despero tutaj mówi, że no jego mózg Barrego będzie zepsuty. Betty oczywiście odpowiada, że no, że nie jest. On jeszcze no, Despero tylko odpowiada, że no jeszcze nie, ale będzie wkrótce się psuł. Żeby Flash miał mało problemów, to jeszcze Starlav zostaje tutaj, no musi tutaj wszystko tutaj opuścić. Starlav, no to jest dosyć mocno radioaktywne promieniowanie. No i tutaj policja musi tutaj wszystko właśnie zabezpieczyć, co oznacza, że no Flash ma niewiele czasu, żeby tutaj wszystkie swoje rzeczy zabrać, wszystko co by mogło tutaj potwierdzić, że Barry Allen to jest Flash. Barry tutaj wchodzi do najbardziej niebezpiecznego miejsca, w którym no jak tutaj by odkryć to, no tutaj na pewno byłoby nie za fajne, czyli do technologii przyszłości Gideon, która no tutaj musiała no w tym odcinku, no Barry, no musiała Gideon zginąć, okej, Barry ją zabił. No niestety, no zniszczył, no tutaj nie można mówić o zabiciu, to jest tylko maszyna. I co tutaj możemy jeszcze rzec? No tutaj Barry ją zniszczył, tutaj zniszczył wszystkie dowody. No tutaj Gideon, który tutaj Rivers nas umieścił. No i cóż, no troszkę tutaj jest, no jest smutna scena, bo ona, czyli Gideon ma głos matki Arrowa, czyli Mori Queen, no, która no zginęła tutaj. Była w tym uniwersum, w tym serialu dalej, dzięki temu głosowi. No teraz no już no, zniknęła na zawsze. Aczkolwiek nie na zawsze, bo wiemy, że Gideon została stworzona przez Barry'ego Allena w przyszłości, co oznacza, że w końcu może doczekamy się stworzenia Gideon. No bo teraz Barry ma jakby do tego pretekst, no bo no po co tworzyć coś, jak już masz, nie? A teraz, gdy już Gideon została zniszczona, no to Barry ma teraz, no tutaj powód, żeby ją stworzyć. Co jest to? Na pewno tutaj jakoś pętlą czasową zrobioną przez River Flasha, ale też no jakby ukłon do tego, że no Barry stworzy Gideon. No ostatnie słowa Gideon były to, że no że wspaniałe i tu był honor dla niej, że mogła pracować z kimś takim jak on, jak Flash. No i udało im się wszystko zabrać z tego Starlabs i uciekli. Tutaj ja tak bardzo w tej scenie czuję vibe ostatniego sezonu, nie? Że opuszczają ten Starlabs, ten dom od pierwszego sezonu, który tutaj byli. No i to właśnie, że tutaj wszystkim się żegnają, że to będzie ostatni sezon. No, naprawdę bym tego nie chciał. No bo naprawdę to jest świetny serial. No mam nadzieję, że to nie będzie ostatni, ale taki no vibe czuję, zwłaszcza no, jak tutaj widzę minę Caitlyn, która tutaj była właściwie od początku. W kolejnej scenie już widzimy Flasha, który jest w akcji i walczy z metahumanem, który potrafi władać umysłami. No i biegnie w niego stronę, a tutaj gdy no już dobiega, to budzi się właśnie w swoim domu, który no właściwie w mieszkaniu, który zniszczył, i Caitlyn, który no właśnie Demon Flash, który do niego mierzy z broni, pytają się, co ty właściwie Flash wyprawiasz, no, że zniszczył to swoje mieszkanie, co no, można oznaczać, że ten metahuman właśnie to on doprowadził do tego, że mózg Flasha jakby no się niszczy, nie, bo on użył mocy na nim, co oznacza, że no może to on zapoczątkował ten szaleństwo Flasha. No Barry oczywiście nie pamięta nic z tego, co tutaj wyczynił, to niszczenie mieszkania, no po czym no Caitlyn go zbadała, mówiąc, że no wszystko jest z nim w porządku, no co no Barry wpada na to, co ja, że wszystkim jest winna Zoltar, czyli ta właśnie meta, z którą no przed chwilą Flash walczył, no przed tym zniszczeniem mieszkania. No Flash szuka tego mety, a przy okazji napotyka się znowu na Despero, który opowiadał mu o tym, co stracił przez Flasha. O czym Flash mówił, że stracił kryzys, znaczy też stracił wielu ludzi w kryzysie. Tutaj oczywiście ma na myśli Arrowa, czy tam też Olivera Quilla, no i tutaj jakoś mocno Despero nie wzrusza. No w kolejnej scenie możemy zauważyć nowe Starlabs, które Chester stworzył tutaj tak właśnie na szybko, takie troszkę polowe Starlabs. No i tutaj mówi do Flasha, znowu ta jego meta wróciła. No i wtedy dowiadujemy się, że ona może stworzyć, żeby ludzie byli szaleni, żeby podali szaleństwo, tak jak tutaj robi dla komisarza jakiegoś, tutaj policjanta, że on jest szalony, no i wtedy on się staje szalony, to wybija lustro w aucie, co mogło też tak zadziałać na Flasha, więc Despero nie muszą nic właściwie oznaczać, tutaj pojawiła się meta, która ma takie moce, że może tworzyć, robić z ludzi szaleńców, przez to jakby wróżbę Despero, Team Flash za bardzo tutaj się zaczął nie ufać Flashowi, jeśli o to chodzi. No i wtedy Flash się zjawia, ale oczywiście nie wziął niczego, co mogłoby tutaj zatrzymać moce umysłu, co jest głupie, moim zdaniem powinien wziąć to urządzenie, co jak pierwszy raz walczył z Psycho, ubrał w tym odcinku z 7 sezonu, czyli to urządzenie, którym bronił się przed Groddem, żeby on nie wszedł do jego umysłu, co tutaj na pewno mogłoby pomóc. No i niestety Flash powoli przegrywał tą walkę, ona właściwie go tutaj swoimi mocami wzięła w powietrze, no i tutaj łamała jego kości, jak zapałkę, ale tutaj widzimy, że Flash już tutaj uaktywnia swoje Speed Force i uwalnia właśnie swoje tutaj moc, właśnie takim mega uderzeniem Speed Force, co tworzy taką bombę, która wszystkich tutaj uderza, właściwie uderza w wiele miejsc, ale głównie chodzi o to, że metę udało się teraz dzięki temu zniszczyć. I to w jakim kurczę stylu prawie troszkę, to mi przypominało na pewno Dragon Balla. Tutaj bez takich porównań nie da się tej sceny omówić, sorry bardzo. No i wtedy, moi drodzy, udało się tą metę zabrać do Iron Heights. No i tutaj w ramach tego tutaj zwycięstwa chciał tutaj Barry razem ze swoim ojczymem właściwie Joe Westem tutaj iść i jakiegoś burgera zjeść. No ale wtedy cały Team Flash do tej Caitlyn stał na czele, mówi dlaczego to robisz, dlaczego tutaj mówisz, się zachowujesz jakby Joe żył. No i tutaj dowiadujemy się teraz, że razem z Flashem sobie, że Joe od 6 miesięcy nie żyje, czyli pod koniec jakby 7 sezonu umarł, co jest dla Flasha tutaj mega zdziwieniem, bo on o tym nie wiedział, co może oznaczać, że tutaj już Barry coś się dzieje z jego umysłem, czyli tak jak Despero mówił. No i tutaj jest strasznie mi szkoda tego Joe sam jako fan tego serialu, to był świetną postacią. No i szkoda, że go straciliśmy. Barry oczywiście musi wszystko to sprawdzić. I tutaj leci do domu, gdzie pyta Iris, gdzie on jest, gdzie jest Joe. Iris odpowiada, że go przeraża. No i widzimy tutaj to zdjęcie, czyli widzimy kapitan Joe West, Central City Police Department. September 9 się urodził wtedy, i umarł 23 maja, czyli wtedy, kiedy 7 sezon się skończył, czyli tutaj w mojej teorii zostało potwierdzone, że Joe umarł pod koniec 7 sezonu. Jest mi tego powodu przykro dosyć. Był fajną postacią, ale nie tak przykro jak dla Flasha, który o tym nawet nie wiedział. Bo ja mogłem tego nie wiedzieć, ale on. No i tutaj oczywiście wpada Cecil, która pyta się, czemu nie może zaktypizować śmierci. działa, no ale wtedy włączamy telewizję, no widzimy, że w wiadomościach mówią o tym, jak Flash atakował Central City, co no oznacza, no, że już Flash no, stracił RODO, no widzicie, co tutaj się wydarzyło. No mogło to być pod wpływem tego mety, nie? Wtedy też mógł to zrobić. No ja tutaj już no, takie małe usprawiedliwienie Flasha, ale tutaj widzimy, że no też, że po tym, że no, nie wiedział, że John nie żyje, no tutaj, że już no, jego mózg no, nie zaczął dzisiaj się psuć, tylko już od końca 7. sezonu coś tam się zaczęło się nie bardzo z jego umysłem dziać. No i tutaj Desperów wtedy wkracza tutaj, pytając się, czy do teraz dla niego wierzy. Tutaj do, powalając Flasha na początku, tutaj usypiając Cecil. No, tutaj, o dziwo, sytuację ratuje Chester ze swoją technologią, tutaj oszłamiając Despero, ale tutaj no jedynie na chwilę, po czym mówi do Barry'ego, żeby tutaj uciekał stąd, no, co Barry oczywiście no, robi. Ucieka. No i tutaj musi no Barry coś no, naprawdę wymyślić, no bo Despero tutaj nie będzie czekał tych 7 dni, tylko no zabije Flasha, no, tak jak powiedział w poprzednim odcinku. No i po tym zajściu oczywiście Despero no, dosyć mocno do tego rejże, dosyć mocno się wkurza. No i mówi do całego teamu, że jeśli jeszcze raz coś takiego zrobił, tutaj stanął mu na drodze, no to on i ich zabije. No i wtedy się ponownie kontaktuje z nimi Alex Danvers, no pytając się, co tam się dzieje. Oni tak właściwie no, powiedzieli, co widzieli, no, ale dużo tutaj tego nie było. No i dowiadujemy się od Alex, że Supergirl i John Jones gdzieś są tam w kosmosie, coś tam robią, więc no chyba nie pomoże Flashowi Supergirl. No tutaj mamy tego właśnie wyjaśnienie, dlaczego ona nie pomoże dla Flasha, bo gdzieś tam jest, nie, tam lata sobie, kurczę, z Johnem ratuje coś tam innego. No czyli troszkę jak Kapitan Marvel w Avengersach, nie, to nie pomoże, bo coś tam też robi, to jest dosyć podobne. Ale tutaj no Superman też by mógł pomóc, to co on tam może robić takiego, nie? To z tej farmy mógłby się na chwilę wyrwać, nie? Aczkolwiek oglądając serię Superman i Lois, no to miał tam co robić, oj miał. Barry biegnie pomóc Olivera Queena Arrowa o pomoc. No niestety no, można, no tak było, mógłby to zrobić, jakby Oliver no, żył, no i wiemy, w kryzysie on zginął, no ale tutaj jego statua została. No i do tej statuły, do tej siedziby Ligi Sprawiedliwości ruszył Barry. No i wtedy no mamy, moi drodzy, ten vibe kryzysu na nieskończonych ziemiach, właściwie ten sam soundtrack, co był w ostatniej scenie tego kryzysu. Tutaj mamy ten sam tutaj utwór muzyczny, co naprawdę tutaj napawa mnie, no dosyć mocny tutaj nostalgią, no bo kurczę, to był naprawdę dosyć fajny crossover, mimo no jednego minusu, jaki miał ten crossover, a mianowicie Arrow ginął. Barry po tym wszystkim w ostatniej tej scenie jest zdesperowany. Nie ma tutaj nikomu się poradzić. Na pewno gdyby Oliver żył, poszedłby właśnie do Olivera, coś tutaj, żeby no on pomógł mu wskórać, tutaj na pewno by Oliver jakąś radą, tutaj starszy kolega pomógł. Ale że on nie żyje, no nikt nie jest w stanie mu pomóc. Barry się poddaje właśnie tutaj przy tym stole, którym no był napawaniem nadziei w kryzysie, no teraz no jest tym miejscu, w którym Barry no, czuje się największy strach i no, niepewność, co tutaj ma zrobić. Ale wtedy, moi drodzy, pojawia się on, stary przyjaciel, który no, pierwszy raz spotkał się z Flashem w kryzysie. Bohaterem, jakim jest Jefferson Pierce, no, ale też jako Black Lightning, którego no, seria się już dawno skończył, a właśnie powrócił tutaj. No, na pewno pomoże Flashowi w następnym odcinku. No i wtedy Black Lightning no, się pyta Flasha tutaj naprawdę zmartwiony, co się stało, Barry. No i wtedy no, Barry no, prosi Black Lightninga o pomoc. I wtedy, gdy no, się tylko pyta Black Lightning, no Black Lightning oczywiście no, się pyta, no, co się właściwie wydarzyło. No a Flash no, wtedy odpowiada, że injustice, czyli no, niesprawiedliwość. Więc no, tutaj, no to może być injustice, wtedy ta scena się kończy. I co to może to oznaczać? Właściwie może... No nic nie oznacza. Właściwie coś oznacza. No i troszkę tak w konkretny sposób, no chcę powiedzieć, że no... Jest to dosyć mocne nawiązanie do tego, do gry, jakichś też komiksów, książek, komiksów i też filmu Wanego Injustice, w którym no, Superman stracił swoją kochaną, no i stał się tyranem, złym człowiekiem, który no tutaj zabijał. I tutaj no podobnie staje się też Barry Allenem, jak tutaj widzimy, no staje się on szalony, no i staje się takim bardziej złoczyńcą. I mam nadzieję, że to jakoś Black Lightning pomoże. No i myślę, że tym przejmie tą właśnie pałeczkę po Oliverze, no bo jak pamiętamy ze zwiastunów, tutaj była taka scena, że Jefferson się pyta Barrego, gdzie z przyszłości mówi right here, czyli że tutaj jest, tak jak do swoich studentów mówi, czyli no tutaj dosyć mocno go podniesie na duchu, to co by zrobił tak jak i Arrow, nie? By tak zrobił, gdyby no żył. Więc no tutaj on tą rolę Arrowa, no, przynajmniej na następny odcinek przejmie, już nie mogę tego doczekać, kolejnej strony się nie mogę doczekać, kurczę, aż no jakoś Black Lightning tutaj podniesie do duchu Barrego. No i jestem pewny, że w następnym odcinku zbiorą Ligę Sprawiedliwości. No Supergirl, no już wiemy dlaczego tutaj nie zniknie, nie pojawi się, no bo to z Johnem ratują świat, no ale tutaj na pewno się, jak jej siostra pojawi się Mia Queen za Olivera, Black Lightning, Flash, Atom oczywiście też powróci z pierwszego odcinka. No i cóż, no będzie to na pewno dosyć fajny event. Mam nadzieję, że jak tutaj się Flash no, nie pochłonie w szaleństwach całkowicie, aczkolwiek widzimy tutaj tego początki dosyć mocne. To było tyle, no moi drodzy, już się naprawdę rozgadałem, ten odcinek jest naprawdę długi, no ale no przepraszam, no muszę w końcu, to jest event, to jest mój ulubiony serial, no i muszę się troszkę o nim wygadać, no bo no, nie ma z kim tutaj bardzo w Polsce rozmawiać, tutaj by można było podcast taki zrobić, no ale tutaj bardzo nikt tych właśnie serial nie omawia, jestem jedynym, wcześniej był jakiś tam Ziegler też omawiał, no ale tutaj po tym 7. sezonie no wymiękł po prostu, więc no i tak jak i Lucky wcześniej omawiał, no i no ja jestem jedyny, więc tutaj bardziej no, w celu wygadania się tutaj jest ta seria cała, no ale tutaj dosyć mocno tutaj mówię swoje odczucie, tutaj wszystkie nawiązania jakie w łapie mówię, tak jak w tym Injustice, no i cóż, to było na tyle, no bo troszkę i tak przedłużyłem ten koniec, cóż, trzymajcie się, do usłyszenia. No i tutaj jak dotarliście do końca, napiszcie flashowa bomba w komentarzu, to będzie coś, no co, przypnę serduszko, ok? Trzymajcie się i do usłyszenia.